Jedziemy do Shanghai World Financial Center. 101-piętrowy wieżowiec, mający 492,3 metra, stoi w dzielnicy Pudong. Najbardziej charakterystycznym elementem wieżowca jest otwór w budynku, z racji którego jest nazywany otwieraczem do butelek. Za nim stoi Jim Mao Building. Jadąc po Nanjing Street przez dzielnicę wieżowców Pudong, mijamy po drodze dziesiątki wieżowców mających więcej niż 150-200 metrów wysokości, w których mieszczą się hotele, budynki, centra finansowe. Żaden z wieżowców nie naśladuje kształtów drugiego. Każdy to indywidualne przedsięwzięcie od początku do końca. Otwieracz do butelek, do którego jedziemy, został zaprojektowany przez architekta Williama Pedersena, a inwestorem był Minoru Kori. Oprócz niego inwestycje finansowały głównie firmy japońskie, europejskie oraz amerykańskie. Otwór w budynku miał być początkowo okrągły, jednak z powodu protestów wywołanych skojarzeniami okrągłego otworu z flagą Japonii, a Chińczycy, mówiąc oględnie, nie przepadają za Japończykami, w połowie 2005 roku zdecydowano się na otwór w kształcie trapezu o szerokości 50 metrów. Na przedostatnim, setnym piętrze znajduje się tam zewnętrzny taras widokowy otwarty dla turystów. Z tego właśnie pomostu będziemy obserwować panoramę Szanghaju. Budowę otwieracza do butelek zaczęto 27 sierpnia 1997 roku. Prace jednak ślimaczyły się z powodu kryzysu finansowego oraz zmian konstrukcyjnych. Początkowo budynek miał mieć 460 metrów i 94 piętra. Później jednak wysokość zwiększono do 492 metrów i 101 pięter. Odrzucono propozycję, by dodać do budynku iglicę, przez co byłby wyższy od Wieży Wolności i Tajpej. Po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych dokonano zmian konstrukcyjnych i zabezpieczono wieżowiec od katastrof lotniczych. W ten sposób, że ma on 12 obszarów ognioodpornych i dwie zewnętrzne windy ewakuacyjne dla ludzi. Wieżowiec Shanghai World Financial Center posiada w fundamentach tłumiki zmniejszające kołysanie w czasie huraganów i trzęsień ziemi, w związku z czym może wytrzymać trzęsienia ziemi do 7 stopni w skali Richtera. Podobne zabezpieczenia mają inne wieżowce na terenie Szanghaju. A to stojący kilkaset metrów na północny wschód od otwieracza Jim Mao Building, mający 421 metrów wysokości. China Insurance Building, 196 metrów. Rozpoczynamy naszą podróż na 101 piętro wieżowca Shanghai World Financial Center. Łączna powierzchnia budynku to 377 300 metrów kwadratowych. W budynku znajdują się biura, hotele, sklepy, muzeum i podziemny parking. Dla dociekliwych 1 hektar to 10 tysięcy metrów kwadratowych. Czuję się na uszach. 40. Nie, się zmieniam. Winda do nieba. Przesuwam.
jesteśmy 下层轿厢正在上下乘客。The lower car is now in service. 도 następnej windy podwiozą na schody. I jesteśmy na tarasie widokowym. Jako pierwszy zaprezentował nam się Jim Mao Building. 421 metrów. Widać, że jest niższy. W prawo od niego po drugiej stronie ulicy, nieco z tyłu, Bank of China Tower 226 metrów, a pomiędzy nimi wyglądająca jak statek kosmiczny wieża telewizyjna Oriental Pearl 468 metrów. A dalej cała kawalkada wieżowców stojących w dzielnicy Pudong, rozciągającej się po obu stronach rzeki Huangpu. Większość z nich ma wysokość około 200-250 metrów. Właśnie tym odcinkiem rzeki Huangpu pływaliśmy wczoraj w nocy, obserwując iluminację wieżowców w dzielnicy Pudong. Huangpu płynie w prawą stronę. Kilka kilometrów stąd łączy się z wodami rzeki Yangtze i Yangtze wpada do Morza Żółtego. Podłoga tarasu widokowego wykonana jest ze szkła. Chodząc po niej można obserwować obiekty położone 490 metrów poniżej.
Wieżowiec Aurora ma na swoim dachu lądowisko dla śmigłowców. Shanghai World Financial Center był budowany przez 11 lat i został oddany do użytku w sierpniu 2008 roku. Na koniec pobytu w wieżowcu coś dla ciała. Wizyta w automatycznym klozecie. Jest on tak bardzo zautomatyzowany, że chyba w całym procesie, jaki tu ma miejsce, nie da się już nic więcej zautomatyzować. Zrobić panu zdjęcie, jak będzie pan siusiał? Nie. Paparazzi się znalazł. No ona wszystko robi samoczynnie. Podmywa, osusza. Tylko nie całuje. Jeszcze raz, tym razem z ziemi, patrzymy na wieżowce, które przed chwilą oglądaliśmy, Shanghai World Financial Center. A to nasz otwieracz do butelek. I to właśnie było to.